Ostateczna inwazja Rosji. Co na ten temat mówi Biblia? Najpierw komentarz, zanim zacznę. To, co wydarzyło się ostatnio na Ukrainie w związku z inwazją Rosji, spowodowało niesamowite cierpienie. Ludzie stracili dobytek, domy i tym podobne. Wielu straciło wszystko. Doszło do niewiarygodnego cierpienia, aż do utraty życia i głębokiej żałoby. W tej sytuacji wielu chrześcijan było, a w niektórych przypadkach nadal jest w drodze, aby nieść pomoc zarówno tym, którzy są w kraju, jak i tym, którzy przybywają z Ukrainy. Chrześcijanie niosą pomoc, a przede wszystkim troszczą się o to, aby dzielić się orędziem zbawienia. I to jest absolutnie dobre i można się z tego tylko cieszyć. W tym filmie chcemy jednak zająć się nieco innym zagadnieniem, które interesuje również wielu chrześcijan, a mianowicie... Czy te wydarzenia, które tak bardzo nami wstrząsnęło, mają coś wspólnego z Biblią, z proroctwami, z tym, co Biblia przepowiada o rzeczach, które wydarzą się na ziemi? Dlatego chcemy zadać dwa pytania. Pytanie pierwsze. Co Biblia mówi o przyszłości świata? Rosja, jeśli w ogóle. A jeśli tak, to czy ma to jakikolwiek związek z tym, co się teraz wydarzyło, z tym, co stało się teraz z inwazją na Ukrainę? Krótka odpowiedź brzmi, Biblia mówi o Rosji, a także o przyszłości Rosji. A Biblia nawet to przepowiada, pewnego dnia Rosja napadnie na inny kraj z potężną armią. Biblia poświęca temu zagadnieniu dwa długie rozdziały u proroka Ezechiela. Są to rozdziały 38 i 39. Aby móc je dobrze przypisać, chciałbym bardzo krótko omówić kontekst. W rozdziale 34 Bóg mówi, że wzbudzi pasterza, który znów będzie się troszczył o swój lud izraelski i który zgromadzi ich z różnych narodów, sprowadzi ich do ziemi i otoczy opieką. W rozdziale 36 Bóg mówi, że da temu ludowi także nowe serce. W rozdziale 37 znajdujemy wizję Doliny Kości, Kości Suchych. A te kości poruszają się wszystkie naraz pokrywają się ścięgnami i skórą i ciałem. A potem ożywają. Jest to obraz narodowego zmartwychwstania Izraela. I właśnie w tym momencie, to jest ważne, pojawiają się księgi Ezechiela 38 i 39. Księga Ezechiela 38 opisuje tę wielką inwazję, o której za chwilę powiem. Ezechiel 39 mówi o tym, jak zakończy się ta inwazja. Po tym rozdziały 40 do 48 opisują warunki, jakie będą po rozpoczęciu nowego przymierza w Królestwie Tysiącletnim. Chodzi o świątynię, służbę ofiarną i podział ziemi. Mając taki kontekst, można lepiej określić, co jest w rozdziałach 38-39, gdzie jest mowa o tej inwazji. W rozdziale 38 czytamy na początku o księciu, tak go nazwano imieniem Gog. Pozwólcie, że przeczytam Ezechiela 38, werset 2. Synu człowieczy, skieruj swe oblicze przeciw Gogowi z ziemi Magog, księciu Rosz. I to oczywiście jest teraz pytanie. Kogo należy rozumieć przez Goga? I tam już jest kilka wskazówek. Pierwsza wskazówka, ziemia Magogu. Wiadomo, to już z podziału narodów, księdze rodzaju 10, werset 2. Kiedy się to studiuje, człowiek zdaje sobie sprawę, chodzi o plemiona, które przemieszczały się w kierunku Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego na te tereny, a stamtąd na północ. Drugą wskazówką jest imię Rosz, a językoznawcy mają na ten temat wiele do powiedzenia. Ale krótka odpowiedź brzmi, Rosz w wielu językach oznacza Rosję i tak było od wieków. I jest jeszcze trzecia wskazówka, która jest być może dużo bardziej przejrzysta, dużo łatwiejsza do zauważenia. W wersecie 15 czytamy, a przyjdzie z waszego miejsca, z najdalszej północy, a przyjdzie. Gdzie jest najdalsza północ? Należy pamiętać, że w słowie prorockim Izrael zawsze znajduje się w centrum. To znaczy, że najdalej na północ jest skrajna północ widziana z Izraela. Jeśli narysujemy linię na mapie od Jerozolimy na północ, zauważymy, że dochodzimy prawie do Moskwy.
Lądujesz w Rosji, potem nie ma już nic, tylko biegun północny. Oznacza to, że najdalej na północ z punktu widzenia Izraela położona jest bez wątpienia Rosja. I tak oto mamy tutaj bardzo ekscytujące doniesienie o inwazji, która pewnego dnia nadejdzie z Rosji. Co dokładnie ma się wydarzyć? Co ma zamiar zrobić Gog? Ezechiel 38:4 mówi, będę z tobą sterował i włożę ci haki w szczęki i wyprowadzę cię wraz z całym wojskiem, końmi i jeźdźcami. Rosja przywiezie więc potężną armię. To będzie potężna armia, wielka potęga militarna. Ale nie tylko to. Oznacza to, że przyprowadzą także sojuszników. Werset 5. Persowie, Etiopczycy i Put z nimi, wszyscy z tarczami i hełmami i tak dalej. Różne narody są wspomniane. Persowie, pod tym pojęciem rozumiemy oczywiście dzisiejszy, najogólniej mówiąc, Iran. Następnie inne kraje są jak Etiopia. Znamy mniej więcej ten obszar. Może uda się włączyć do niego Erytreę. Będzie tam też wiele innych krajów. Oznacza to, że Rosja nie będzie całkowicie odizolowana, będzie miała sojuszników i będzie ich ze sobą łączyć. Jaka jest motywacja? Dlaczego? Czy Rosja to robi? Motywacja znajduje się w wersecie 10. Będziesz knuł zły plan. Werset 11. Wejdę, to jest ten plan, do ziemi otwartych miast i przyjdę na tych, którzy są w odpoczynku, którzy mieszkają bezpiecznie, bez murów, bez krat i bram. Tak więc Rosja w tym momencie widzi ziemię, a ziemia reprezentuje Izrael, jak zobaczymy. Wówczas Izrael powróci do ziemi. Widzieliśmy to w rozdziale 34 i 36 oraz 37. Ponieważ Chrystus już tam jest i już tam króluje, są oni bezpieczni. Dlatego nie mają murów, bram ani ochrony. Rosja widzi to i mówi, oto złota okazja, mogę się wzbogacić tutaj. Co się wtedy stanie? Faktycznie Rosja wkracza na terytorium kraju do Izraela. W księdze Ezechiela 38, werset 8 jest napisane, wejdziecie na góry Izraela. I znowu w wersecie 18, gdy Gog wejdzie do ziemi Izraela. Jest tam wyraźnie napisane, ziemia Izraela. Będzie to więc ogromna operacja wojskowa, gdy te wielkie armie nadejdą z dalekiej północy, a następnie sprzymierzą się z innymi, aby najechać ziemię Izraela i znaleźć się, jak to jest napisane, na górach Izraela. Już prawie odpowiedzieliśmy na pytanie, kiedy to nastąpi. Stanie się to na początku tysiącletniego królestwa. Wymienię jednak powody, dla których tak się dzieje. Po pierwsze, w wersecie 8 czytamy, Izrael będzie już ponownie zgromadzony. Przeczytam to pokrótce. Ezechiela 38:8. Po upływie lat wejdzie ci do ziemi odzyskanej od miecza zgromadzona z wielu narodów na góry Izraela. To znaczy, że to, co się tutaj dzieje, to będzie po rozpoczęciu narodowej odnowy Izraela, jaka nastąpi po zawarciu nowego przymierza. Po drugie, Izrael mieszka w bezpiecznym miejscu. Ale pojawia się jeszcze trzeci powód, o którym można przeczytać nieco później w rozdziale 39. Bóg mówi w wersecie 7. I będę rozsławiał moje święte imię pośród mojego ludu Izraela. I oto nadchodzi. I nie pozwolę, aby moje święte imię było profanowane. To musi być przyszłość. Obecnie imię Boże jest nadal profanowane przez wiele narodów, a wtedy to się nie będzie już dziać. A zatem trzy bardzo ważne powody, które wyznaczają czas tej inwazji. Początek Nowego Przymierza, początek tysiącletniego Imperium. Co dokładnie się wtedy stanie? To ogromne armie znajdują się w tym czasie na górach Izraela. I nadszedł ten moment, kiedy Bóg reaguje. Czytamy o tym w księdze Ezechiela 38, werset 21. Bóg będzie interweniował. I sprowadzę na niego, to znaczy na Goga, miecz z wszystkich moich gór, mówi Pan. A teraz dzieje się coś zadziwiającego. Bóg nie interweniuje tu w sposób nadprzyrodzony, ale jest tu napisane, miecz jednego będzie przeciw drugiemu.
Bóg więc w jakiś sposób powoduje zamieszanie i dochodzi do tego, że te armie walczą ze sobą i wzajemnie się niszczą. Ale i w tej sprawie Bóg będzie interweniował. Werset 22. Wykonam na nim wyrok przez zarazę, przez krew i przez ulewny deszcz. Kamienie gradowe, ogień i siarka spadną na nich. To już koniec ostatniej inwazji Rosji. Bóg troszczy się o swój lud. Pan Jezus jest tam. On go ochroni. Sam Mesjasz. Rezultat jest absolutnie przerażający z ludzkiego punktu widzenia. Szczegółowo opisano to w rozdziale 39 Księgi Ezechiela. Wspomnę tylko krótko. Klęska tej wielkiej armii będzie tak drastyczna, że później będą palić i grzać się ciepłem ze spalania tej broni. Mówi o tym werset 9. Przez 7 lat. Ta ogromna armia zostanie zniszczona. Ale potem jest coś jeszcze i to jest poważniejsze. Wtedy polegli z tej armii zostaną pochowani, ale nie w pojedynczych grobach, nie w masowym grobie, ale cała dolina będzie wypełniona ciałami tych, którzy zginęli. W wersecie 11 czytamy i stanie się w owym dniu, że dam Gogowi grób w Izraelu w Dolinie Wędrowców po wschodniej stronie morza. I tam pogrzebią Goga i cały jego tłum. I będą ją nazywać Doliną Ordy Goga. I dalej jest napisane, a dom Izraela będzie je grzebał, aby oczyścić ziemię przez 7 miesięcy. Niewyobrażalne, ale to jest Boża wypowiedź. W tym czasie będzie już po tym, gdy sądził armię europejską w Armagedonie podczas pojawienia się w celu zapoczątkowania nowego przymierza, jak czytaliśmy w Księdze Objawienia. Wybawi też swoją resztkę od króla północy, od Asyryjczyków, jak czytamy to w Księdze Daniela 11, a potem także Zachariasza 14. Ale Rosja jest ostatnim wrogiem, który pozostanie. I widzieć będzie, że nie będzie już wojsk europejskich, nie będzie króla północy, ale nadal żyć będzie lud zupełnie bez ochrony. Rosja dokona tam inwazji i w ten sposób inwazja dobiegnie końca. Teraz nasuwa się pasjonujące pytanie, co jeśli w ogóle ma to wszystko wspólnego z Ukrainą? Jeszcze raz powtórzę, to co się dzieje jest absolutnie straszne. Ale chodzi tu o słowo prorocze i o to, czy ktoś, kto studiuje słowo prorocze, może widzieć więcej niż inni. I czy może być mniej zdumiony tym, co się stało. I myślę, że odpowiedź jest pozytywna. Dlaczego? Ponieważ Biblia zapowiada, po pierwsze, że w czasach ostatecznych będzie istniał kraj zwany Rosją. Po drugie, ponieważ Biblia mówi, że ten kraj będzie wielką potęgą militarną. I po trzecie, ponieważ Biblia mówi, że charakter tego narodu będzie taki, że napadnie on na pozornie bezbronny naród, który, nawiasem mówiąc, znajduje się na południu Rosji. I teraz dochodzimy do interesującego pytania. Jeśli te wielkie armie rzeczywiście nadciągają z dalekiej północy, to w jaki sposób docierać będą do gór Izraela? Można odnieść wrażenie, że jak tu jest napisane, będą na górach Izraela. Jak dotrą tam armie z dalekiej północy? Jeśli spojrzysz na mapę, zauważysz, że znajduje się dokładnie pomiędzy nimi Morze Czarne. A teraz są właściwie trzy możliwości. Jedna z nich nazywa się na wschód od Morza Czarnego, ale tam jest Kaukaz. A nawet droga wzdłuż wybrzeża byłaby z pewnością bardzo śmiałą trasą dla takiej operacji. Drugim sposobem byłoby zbudowanie mostu morskiego przez Morze Czarne. A do tego celu najlepsza byłaby oczywiście droga z Półwyspu Krymskiego. Trzecim, niewątpliwie najbardziej prawdopodobnym sposobem jest przejście na zachód od Morza Czarnego. A ta droga wiedzie przez Ukrainę. Nie chcę być źle zrozumiany, nie chcę nic mówić o tym, jak to się skończy, nie twierdzę też, że słowo prorocze wypełnia się dzisiaj. Słowo prorocze dotyczy ziemi i czasu po pochwyceniu Kościoła, a więc jeszcze się nie zaczęło wypełniać, ale powiem tak.
Ci, którzy znają słowo prorocze, ci, którzy znają Ezechiela 38-39, są czym najmniej mniej zaskoczeni tym, że Rosja dokonała trzech wielkich postępów w kierunku południowym, a mianowicie Gruzja, aneksja Krymu, a następnie inwazja na Ukrainę. Wszystkie te trzy wskazują na Izrael. Przy okazji studenta proroctw nie dziwi też fakt, że Rosja znów staje się agresywną potęgą militarną i że w związku z tym Europa musi sama stać się potęgą militarną. Wydaje się, że w ostatnich latach w Europie w dużej mierze o tym zapomniano z powodu pragnienia, by mimo wszystko zapanował pokój, co jest dobrym życzeniem. Ale każdy, kto czyta Biblię, wie, że sprawy potoczą się inaczej i nie dziwi się, że w Europie następuje coraz większa integracja i coraz większe zbrojenia, bo teraz widać to, co już Biblia przepowiedziała, że Rosja stanie się agresywną potęgą militarną. Wniosek: po raz kolejny widzimy, że możemy całkowicie zaufać Słowu Bożemu. Słowo Boże stoi mocno. Pozostanie oczywiście pytanie, co to oznacza dla nas, chrześcijan, dzisiaj. Powtarzam. Naszym zadaniem jest przede wszystkim być świadkiem Chrystusa, nieść Ewangelię światu, ale także ukazywać ją światu w praktyce poprzez miłosierdzie i miłość. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, co jeszcze raz mówi Pismo Święte. Słowo prorocze jest lampą, która świeci w ciemności. Ma to również oddziaływać na nasze serca. Dlatego mówi, aż dzień zaświta w waszych sercach. I mówi coś jeszcze, aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. A ta gwiazda poranna mówi, Pan Jezus nadchodzi. Pochwycenie Kościoła może nastąpić w każdej chwili. A im ciemniejsze staje się otoczenie, tym bardziej widzimy cienie nadchodzących wydarzeń, że więcej elementów jest już ułożonych, że tak powiem, do wielkiej gry końcowej. Nasz Pan przyjdzie, zanim to wszystko się stanie. Im bardziej jesteśmy zachęceni, by być światłem w tym świecie i służyć Panu aż do tego czasu,